Stal D2. Chciałem troszeczkę więcej, ale o tym właśnie zaraz powiem, o tych pomiarach i o przygotowaniu noży do hartowania, o prawidłowym przygotowaniu noży do hartowania. Bo nie wystarczy po prostu sadzić, wysłać i liczyć, że wróci piękny, równy, zmierzony i idealny. No to teraz chciałem Wam powiedzieć, jak przygotowywać noże do hartowania. Będę to oczywiście zrobię program głównie pod hartowanie u mnie, czyli to nie będzie program o tym, jak macie zahartować, żeby było dobrze, tylko jak przygotować nóż, jeżeli chcecie wysłać do mnie. Nie tylko do mnie, bo opowiem także o innych technologiach hartowania, także będą pewne różnice. Spróbuję to wreszcie jakoś wyjaśnić, bo do tej pory nie ma żadnego porządnego programu czy wyjaśnienia, jak przygotowywać noże do hartowania i dlaczego tak, dlaczego się opłaca czasami wyżej, do niektórych metod wyżej wykończyć, a do innych niżej. Dlaczego nie można, kiedy można zostawiać cięższą krawędź nącą, a kiedy grubszą i tak dalej. O tym postaram się dzisiaj porozmawiać pokrótce. 60 Hz, klient chciał powyżej 60 Hz. Ja mu teraz przy tych pomiarach nie mogę zapewnić, że wyjdzie pomiar powyżej 60 Hz, a zaraz wyjaśnię dlaczego, bo ja nie wiem, co tam w tej stali jest, nie? To tak jak gdyby pierwsze co. Ale najważniejsze, że wyszło 60 Hz, to się cieszę, bo mierząc, zaraz po hartowaniu, przed odpuszczaniem, to już jest po podwójnym odpuszczaniu, przed odpuszczaniem wychodziły też mi 60 Hz. A pewnie było więcej, ale to wszystko wyjaśnię zaraz. Wiem, zamieszane, ale to wszystko jest naturalne, to jest fizyka. Tu nie ma żadnych czarów, marów. Dobra. Skończę teraz, bo muszę przemyśleć, co chcę mówić. Dobra, pierwsze co to, powiem na temat wykończenia powierzchni, przygotowania powierzchni do hartowania. Ja hartuję w piecu, który posiada atmosferę ochronną. Jest to atmosfera ochronna, wytwarzana bezgeneratorowo, jak to się nazywa. I polega to na wytwarzaniu atmosfery z aktywnych węglowodorów. Czyli wkraplam do pieca, o, mam wkraplacz, tutaj wlewam płyn, ustawiam i sobie kapię kropelka po kropelce, daj mi na to kropelkę na sekundę, potrzebuję, wlatuję do mufli w piecu i w ten sposób pod wpływem temperatury te węglowodory płynne zamieniają się w gazowe, bardzo aktywne, co powoduje dwa zjawiska. Pierwsze, wyparcie całkowicie powietrza z komory, czyli wyparcie przede wszystkim tlenu, którego nie chcemy, oraz wytworzenie odpowiedniego potencjału węglowego w atmosferze. Wyparcie powietrza powoduje brak utlenień na powierzchni, no bo nie ma się wtedy z czego utleniać, jak nie ma tlenu, to nie da się stali utlenić bez tlenu. A drugie, to brak tlenu to też mniejsze odwęglenia, poza tym odpowiednia ta aktywność węglowa w atmosferze powoduje, że nadal węgiel nie tylko się nie będzie spalał ze względu na brak powietrza, ale także nie będzie dyfuzował, czyli uciekał z powierzchni do atmosfery. W związku z czym wytwarza nam się jak gdyby takie wyważenie, no kurde, to słowo mi teraz uciekło, zawsze z rana muszę chyba więcej kawy pić. Zaraz sobie przypomnę, muszę się odłączyć, bo to mnie denerwuje. No, od razu mi lepiej, już od samego zapachu. Słuchajcie, mówiłem, chciałem powiedzieć o równowadze węglowej, nie? Wytwarza się ta równowaga węglowa. Dzięki temu ten węgiel nam nie spierdziela i nie mamy odwęglenia. Przypominam, że odwęglenie i utlenienie to są dwa różne zjawiska, chociaż zachodzą zazwyczaj razem. Kiedy mówimy o tym, mówiąc, że coś jest odwęglenie, to ludzie najczęściej pokazują taką spaloną po, na przykład po hartowaniu tradycyjnymi metodami w palenisku, taką spaloną skorupkę jakby. Zędrę, nazywanie to utlenieniem, ale oczywiście odwęglenie, ale oczywiście to jest bardziej utlenienie. Utlenienie widać, no bo to są tlenki żelaza i wtedy je widać. Z odwęgleniem jest trochę gorzej, go tak bardzo nie widać. No, ale wracając do wykończenia powierzchni. Także, jeżeli przysyłacie do mnie, gdzie ja mam atmosferę ochronną, wytwarzaną z aktywnych węglowodorów, polecam nóż wykończyć do gradacji 150, max 240, już nie więcej. Dlaczego? Bo zawsze po takim hartowaniu i tak zostaje nam choćby skorupka spalonego oleju. Tak? Ja ten nóż muszę wyciągnąć z pieca, wsadzić do oleju i taki rozżarzony do czerwoności detal, stal
po kontakcie z olejem wytworzy taką skorupkę spalonego oleju, który trzeba jakoś usunąć, prawda? Niełatwo się go usuwa. Trzeba użyć najlepiej papierku ściernego i ja właśnie używam tego papieru, na którym skończyłem. Czyli jeżeli ten detal wykończyłem papierem 150 przed hartowaniem, biorę papier 150 i czyszczę go. Czyszczę go do takiego stanu. On tak wygląda przed hartowaniem i wygląda tak zaraz po hartowaniu, po wyczyszczeniu. I wtedy przechodzę do drobniejszego papieru. Można użyć gradacji troszeczkę mniejszej, jeszcze 240, no okej, okay, nie? Ale zaczynając od 240, może być tak, że gdzieś tam minimalnie te utlenienia z odwęgleniami będą, bo zaraz powiem o minusach atmosfery i mogą się zdarzać. Także nie polecałbym zbyt szaleńczo iść do góry z tym wykończeniem. Nie? No 150-240. Pomiędzy tym to jest taka według mnie optymalna ilość pracy, którą włożyć, żeby nie robić jej dwa razy, bo później trzeba będzie zdzierać. To jest pierwsza rzecz. No i teraz tak, o minusach. Jeżeli mam taki piec z atmosferą ochronną, wyłączę się i włączę, żeby złapać. Jesteśmy ostrzejsi. Wkrapla się tam atmosfera jest, tam tlenu nie ma, tam się nożowi nic nie dzieje, nie? Ale jeżeli już go przy wyciąganiu otwieram, wpada podmuch powietrza z tlenem. Dotyka od razu czerwonej stali, więc już jest minimalny kontakt z tlenem. Zanim go wsadzę do oleju, niby niedługi czas. Pierwszy nóż ok, ale ja w komorze mam zazwyczaj 3 noże. To 3 noże więcej staram się nie wkładać, bardzo rzadko kiedy. 3 to jest taki maks. Otwieram, wyjmuję jeden, zamykam. Poszła fala powietrza do 2 noży środków. Atmosfera dalej leci, wkrapla się, ale jednak jakiś podmuch powietrza był. To ten trzeci nóż jest w najgorszej pozycji, bo on już był 2 razy uderzony falą, a nawet 3. Więc jak gdyby nie jestem w stanie zapewnić każdemu nożowi idealnej ochrony, nie? To może być to, żeby nie szaleć do 400 czy do luster. Ja takiej ochrony nie jestem w stanie zapewnić, to jest właśnie minus tej atmosfery. Piece próżniowe działają inaczej, często się też mówi, że to hartujesz w atmosferze ochronnej i mają na myśli piec próżniowy. Działa na zupełnie innej zasadzie. Piec próżniowy działa po prostu na zasadzie wytwarzania próżni, czyli wysysania powietrza i wtedy ten detal też nie ma kontaktu z powietrzem. W takiej sytuacji odwęglenie i utlenienie prawie nie zachodzi. Prawie, bo jak mówię, nie ma idealnej ochrony, nawet próżnia nie zapewni idealnej ochrony. Gdyż albowiem po pierwsze nie ma idealnej próżni, czyli te zjawiska zachodzą po prostu znacznie wolniej, a po drugie dyfuzja węgla do próżni też może zachodzić. No ale są to już to zjawiska tak minimalne, że rzeczywiście detal po hartowaniu w piecu próżniowym ma najlepszą powierzchnię. Lub w folii. Jeszcze trzecim podstawowym sposobem chronienia, najczęstszym w świecie noży, jest używanie folii inox. No ale to ona też ma swoje minusy, prawda? Zaraz o tych to wszystko jeszcze raz podsumuję, jakie to ma plusy. No i są jeszcze pasty ochronne, ale to już rzadkość. To już rzadkość. Czyli podsumowuję, do mnie jeżeli wysyłacie, to jest max 240, najlepiej 150 powierzchnia. Nie ma sensu wykańczać tego więcej. Oczywiście przyjmując, że nóż jest jak gdyby z gotowym szlifem, czyli nie będziecie już robić twardym. Bo jeżeli macie zamiar robić twardym, czyli przysłać mi nóż grubszy, no to w ogóle nie ma sensu wygładać powierzchni, prawda? I tak wszystko będziecie robić, więc po co satynować? Jeżeli coś będzie jeszcze jechane szlifierką, nie ma to sensu. No i teraz jeszcze tak pokrótce opowiem o tych plusach i minusach, ale to się przejdę się do biura. Dobra, pokrótce. Plusy i minusy. Atmosfera ochronna, czyli to co ja mam, wytwarzana z aktywnych węglowodorów, to... Cicho. Największe plusy tej atmosfery jest to, że mam jak gdyby kontrolę nad każdym detalem. Czyli wyjmuję je po kolei, mam kontrolę nad tym, czy są proste. Ograniczenia, jeżeli chodzi o temperaturę stosowania, są tylko takie jak ograniczenia pieca mojego, jeżeli chodzi o górne, czyli atmosfera będzie działać i w 1100 stopni, i w 1000, i w 1200. Cicho, Gacek. Ma za to ograniczenie dolne. Ona nie działa na przykład w temperaturze, dajmy na to 600 stopni, nie? To już nie będzie chciało działać, po prostu musi być odpowiednio wysoka temperatura, aby ta atmosfera nabrała odpowiedniej aktywności. No i to już wszystkie temperatury hartowania będą ok, po prostu dla tej atmosfery, ale niektóre wyżarzania, tam 650, to już ta może atmosfera działać słabo. Więc to są jej plusy i minusy. Nie, no i minusem jest to, że nie zapewnia idealnej ochrony, tak jak tłumaczyłem przed chwilą. Jak to wygląda w porównaniu do pieca próżniowego? No piec próżniowy, tak jak mówiłem, na pewno lepiej ochroni powierzchnię,
Ale za to minusem pieca próżniowego jest to, że tam nie ma kontroli nad detalem. On praktycznie wsadza się go zimnego do pieca i wyjmuje się już zimnego po hartowaniu i odpuszczaniu. W związku z tym nie ma kontroli nad tym, czy się detal nam wykrzywia. Banalnie, czyli nie ma możliwości go prostowania. Folia inox, bardzo fajna sprawa, niestety to jest dosyć drogie. Zawsze te kilka złotych wychodzi na taki kawałek folii na nóż. Co porównując do mojej atmosfery, to jest dużo większa cena, bo szklanka termokarbu to jest 5 zł, 5-10 zł, a to mi szklanka starcza na pół dnia hartowania, czyli na 30 do 50 noży. Także widzicie, koszt jest tu prawie żaden. No i co ty. Ale minusem folii inox największym jest to, że ona nie do każdej stali się nadaje. To tylko muszą być stale o dość dużej hartowności, bo folia inox spowalnia tempo wymiany temperatury. Także jeżeli mamy stal, który wymaga dosyć dużego tempa chłodzenia, to niestety folia inox już może nam zaniżać wyniki. To jest jej podstawowy ten minus. Także bardziej do wysokostopówek. Folia inox do nierdzewek, wysokostopówek. No to tak, macie plusy i minusy, nie? Idę dalej. Przechodzimy do następnego tematu. Skończyłem o przygotowaniu powierzchni. Teraz przejdziemy do tematu grubości krawędzi tnącej, bo to jest koszmar. No dobra, a ile można zostawić na krawędzi tnącej? No niedużo. Powiem tak, to zależy. To nie jest tak, że jest jakaś magiczna liczba, która powie, że krawędź tnąca nam się pofaluje lub nie pofaluje. W zależności ile zostawimy grubo tutaj, tu w tym miejscu. Tu jest bardzo cieniutko. Policzone 0,25, to tak między 0,2 a 0,3 mm. I nie mam obaw, że się pofaluje. Bo nie jest taki szlif bardzo wysoki. To po pierwsze, wysokość szlifu, jego kąt oraz sama wysokość także ma wpływ na to, czy krawędź się będzie chciała falować i gatunek stali oczywiście. Czyli powiem tak, jeżeli mamy zamiar zrobić jakiegoś buszka, gdzie lub coś w rodzaju mory, gdzie mamy jakiś niski szlif skandynawski lub niski szlif o dosyć dużym kącie, to możemy zostawiać mniej. Te 0,2, 0,3 nie jest straszne. Naprawdę. Czym bardziej toporny szlif, tym mniej można tu zostawić. Czym wyższy szlif, tym więcej trzeba tutaj zostawiać. Jeżeli będziemy mieli bardzo wysoki nóż, do tego z bardzo cienką krawędzią tnącą i o małym kącie szlifu, no to jest prawdopodobieństwo, że stanie się coś takiego. Katastrofa. Nie robi się kuchenniaków i tasaków na gotowo. Jeszcze z takich stali. Ale to jeszcze zaraz wrócimy. Ja robiąc nóż kuchenny, zrobiłbym mniej więcej to w ten sposób. Jeżeli mam duży nóż, ja co prawda nie robię noży kuchennych, ale tu mnie człowiek poprosił, żebym położył szlif na tym noże i tu ma być szlif pełny, płaski. Nóż muszę wysłać do hartowania, sam nie będę mógł hartować, bo jest za długi na mój piec, więc zrobię w ten sposób. Patrzcie. Szlif, no, niecałe połowa wysokości i milimetr na krawędzi tnącej. Tak zostawiam. I tak wyślę do hartowania i będę po prostu dalej robił w twardym. Część pracy sobie zrobiłem, 1/3, zawsze to coś, nie? I w ogóle się nie próbuję tego satynować, bo i po co? Po co mi to satynować, jeżeli to ja będę dalej rzezał szlifierką, tak jak mówiłem, nie? Tak. Bo nie chcę, żeby mi się to skończyło tak jak tu. Ale zobaczcie. Mam tutaj inny nóż, który hartowałem. Też był bardzo cienko zostawiony, no może nie jakoś tak, ale 0,4 mm i on się nie pofalował. Dlaczego? Po pierwsze, jest węższy. To też ma wpływ. Zaraz wytłumaczę jak i dlaczego. To ma wpływ, oczywiście, że ma wpływ. Szerokość noża. I sama ma wysokość szlifu, czyli kąt. Kąt szlifu. Tu jest bardziej toporny. Jest stanowczo większy ten kąt szlifu niż tu. Jest raz, że niższy, to jeszcze cieńsza, grubsza blacha jest, więc z automatu ten kąt szlifu musi wychodzić. Znacznie większy niż tu. A tu o, proszę, fale Dunaju. Dlaczego wysokość noża ma wpływ? No bo, jak już nieraz mówiłem, stal podczas hartowania puchnie. Cieńszy element stygnie szybciej, więc on w nim w pierwszej kolejności zachodzą te zjawiska puchnięcia.
Tak jak zapewne wielu z Was wie, że katany same się wyginają w czasie hartowania, bo część jest zasłonięta, żeby to wszystko opóźnić i żeby to puchnięcie było w mniejszym stopniu, czyli to hartowanie, a krawędź tnąca, ona puchnie i przez to katana się robi brzuch. Tutaj to zjawisko dążyło do tego samego celu, tyle że nie dało rady. Nie dało rady go tak wygiąć, bo jest zbyt szeroko, zbyt dużo masy tutaj jest, która po prostu się nie poddała. W związku z tym ten nadmiar masy musiał pójść w boki. Nie utrzymało, nie dało rady go utrzymać. Więc to jest kolejny czynnik. A więc, czym mniejszy kąt szlifu, czym wyższy nóż, tym więcej trzeba zostawiać na krawędzi tnącej. Ja za ogólną już taką naprawdę dolną granicę, to te 0,2 przyjmuję to przy jakichś myśliwkach, malutkich nożach, gdzie są nieduże te naprężenia, nie ma dużej szerokości, nie ma dużej długości. No to sobie mogę pozwolić tam 0,2-0,3, a też jeszcze te kąty szlifu nie są jakieś ogromne, tam zazwyczaj nawet takie pełne płaskie przy takim nożu, gdzie wyjście z 3,2 mm czy z 3,4, to ten kąt nie jest jakiś ekstremalnie mały. No, czyli podsumowując, czym bardziej toporny szlif, czy większy kąt szlifu, czy mniejsza szerokość klingi, tym można sobie pozwolić mniej zostawić. Czym bardziej ostry kąt szlifu, czym klinga szersza, tym więcej trzeba zapasu zostawiać, żeby nie było tragedii. No i ostatnim warunkiem, jeszcze warunkującym, to jak to bardzo się chce wyginać, jest oczywiście gatunek stali, gatunki stali. Tutaj zasada, podejrzewam, nie mam co do tego jakiejś wielkiej pewności, ale zasada jest taka podobna jak w ogólnym rozrachunku, które stale się lubią krzywić. Najczęściej są to stale sprężynowe o średniej zawartości węgla. No i to też jest właśnie stal sprężynowa, to leżenie rdzewna 4H13. I stale 50 HF i te najbardziej będą się lubiły falować. Stale, które są z zasady odporne na paczenie się przy hartowaniu, będą też z zasady bardziej odporne na pofalowanie się. A teraz przechodzimy do trzeciego tematu, czyli do pomiarów twardości i twardości na życzenie. Dobra, teraz o twardości na życzenie, czyli o sprawdzaniu twardości. Praktycznie zawsze staram się jakoś to robić, ale wyjaśnijmy sobie coś jeszcze. Żeby pomiar twardości był prawidłowy, to powinniśmy mieć pewne czynniki, które występują na tej płytce wzorcowej. To jest płytka wzorcowa, ona ma 62,2 Hz. Jest po to, żeby sprawdzać, czy twardościomierz dobrze mierzy. Chodźmy, sprawdzimy. Czy twardościomierz dobrze mierzy? Tu sobie ustawię aparacik. Jakoś musicie się zbroić w cierpliwość. O, dobra. I będę tłumaczył, jak to działa. Twardościomierz mierzący w skali Rockwella, najczęściej używanej, to po prostu taki dosyć prosty. W życiu bym go nie potrafił zrobić ani naprawić, nie? Mówię o, jak gdyby o zasadzie, o samej fizyce. To po prostu kilka prostych dźwigni i zegarów pomiarowych, skonstruowanych w ten sposób, że po wykonaniu całych tych czynności pomiarowych i ustawieniu zegara tak jak należy, ten stożek po spuszczeniu dźwigni teraz lub później, nie wiem w którym momencie się wszystko się dzieje, coś tam teraz działa, teraz ten stożek naciska z odpowiednią siłą, bodajże chyba 140 kg. On ma końcóweczkę z diamentu, w taki stożek bardzo precyzyjnie zrobioną. No i diament jako najtwardszy materiał wrzyna się pod tym ciężarem, się wbija w materiał zawsze, nie? Musiałby spotkać twardszy materiał, żeby się nie wbić. Także on się wbija, zawsze pod określoną tą samą siłą i to, jak głęboko się wbije, jest właśnie przeliczane na tą twardość. Czyli czym płycej się wbije, tym materiał twardszy. Czym głębiej się wbije, tym materiał bardziej miękki. Zaczynamy i teraz podnoszę jeszcze raz dźwignię. Pierwszy pomiar zazwyczaj jest błędny, jeżeli zmieniamy tu grubości coś, no to ten pierwszy pomiar się powinien odrzucać. Teraz mi pokazuje 60,3 Hz, także ja zwalniam to, przesuwam odrobinkę, zobaczymy.
i się sprawdzałem kilka razy, to czasami może być pech złośliwej rzeczy. Martwię, że nie będzie chciał, ale powinno około 62 pokazać nam, nie? Tak, ustawiamy zegarek, o. Prawie 62. No, to jest tak jak powinno być. Kwestia może być ciut niewypoziomowany, albo jeszcze bym dwa pomiary zrobił i będzie pokazywało 62,2. Jest błąd ten pomiarowy bardzo, bardzo tutaj mały. Mogę na pewno się... Nie będę robić rzeczy, bo nie o to chodzi, żeby teraz udowadniać wam, że ten twardosiemierz dobrze działa. No, czyli zasada jest taka, że pod wpływem pewnego ciężaru zawsze naciska z tą samą siłą i to później jest przeliczane bardzo precyzyjnie na tą skalę. Tu harce pokazuje, ile harce, czyli ile twardości ma dany detal. Spójrzcie, jak przygotowana jest powierzchnia płytka i płytka. Ona jest z bardzo wielką precyzją wyszlifowana. Raz, że powierzchnia jest bardzo gładziutka. Na pewno jest zadbane o to, żeby to nie było tutaj żadnych odwęgleń, żadnych zmian strukturalnych. Do tego się dobiera specjalne stale i te płaszczyzny są na pewno do siebie bardzo równoległe, nie? Z wielką też precyzją zrobione, bo mierzyć można tylko, jeżeli mamy płaszczyznę. Jeżeli mamy stożek szlif, to nie można na tym mierzyć raz, że można popsuć, właśnie wykruszyć diamentowy stożek, a dwa, pomiar będzie po prostu nieprawidłowy. Dlaczego to musi być tak dokładnie? Bo tak precyzyjnie przelicza tą głębokość. Zobaczcie, jakie to malutkie dziureczki są takie, że ja ich nie jestem w stanie pokazać. I to jest, ta głębokość świadczy po prostu o twardości tej stali. Dlatego cokolwiek się znajdzie pod płytką, jakiś pyłek, jakieś ziarenko piasku, warstwa spalonego oleju lub stara powierzchnia po walcarce, to wszystko przekłamuje wyniki. Bo to wszystko się w jakiś sposób uciska, to w jakiś sposób ma inną twardość powierzchni i wyniki wtedy mogą być przekłamane. Znaczy, no po prostu trochę zmienione, będą odbiegały od tego, co jest w rzeczywistości. Dlatego, wracając do tej powierzchni, jeżeli ktoś mnie prosi, żeby mu sprawdzać twardość i przysyła mi nóż taki jak ten, to oczywiście do ciebie nie mam żadnych pretensji, nie? Nie o to chodzi. Ja wiem, że taki nóż chciałeś i zobaczcie, tutaj jest jeszcze stara faktura po walcarce. To jest stal O2 po walcarni. Ja mam atmosferę ochronną, ale moja atmosfera ochronna co najwyżej chroni, tak jak tłumaczyłem, nie idealnie, ale ona nie naprawi tego, co mi przysyłacie na nożu. Czyli wykonanie tutaj pomiaru zawsze będzie obarczone jakimś błędem. Powinno być idealnie wyszlifowane nawet pewne normy co do gradacji, jaką się powinno kończyć. Ja kiedyś wysyłałem do jednego człowieka, który miał dostęp do bardzo precyzyjnych takich twardościomierzy jeszcze, to tam oni polerowali na lustro tą powierzchnię. Bo jak jest stożek diamentowy wejdzie pomiędzy rysy, też jeszcze będzie przekłamywał. Także taka powierzchnia się nie nadaje za bardzo do mierzenia, ani nie nadaje się, tu miałem jeszcze takiego na smuczka. Niby zdarte, wszystkie odwęglenia widać, ale widać, że są ślady po kątówce, nie? Czyli jest kątówką, są grube rysy, to te. Ja to zmierzyłem, no zrobiłem trzy pomiary i taką średnią wyliczyłem 59-58 Hz. Pomiędzy tymi się zamykało, no. Takie wchodzi pomiary, czyli można sugerować, że może być tu na przykład 1 Hz więcej średni. Podobnie tutaj. No jest stal zrobiona identycznie, to jest ta sama stal, przynajmniej tak podany jest gatunek. Tak samo obrobiłem jak tego noża, tu zawsze wychodzi 61-61,5 Hz, jeszcze dzisiaj mierzyłem, a tu wychodzi po prostu przy pomiarach 1 Hz mniej, średnio. Więc ja wolę wam podawać, pisać twardości, jakie rzeczywiście wychodzą przy pomiarze, ale możemy sobie porozmawiać na tym, jakie ja mam przeczucia co do twardości krawędzi tnącej, która jest po prostu odsłonięta szlifem, czyli tam nie ma tego odwęglenia i tej faktury po walcarce, prawda? No, zaraz mi się jeszcze coś przypomni, kolejny temat. Jeszcze co do tych pomiarów. Aha, czyli tak, po kątówce nie bardzo, warstwo oleju kłamią, ja bym musiał wam to polerować i tak dalej, także to też jest tak, że nie ma co się bardzo sugerować. Tym, co wychodzi zaraz, lepsze jakieś ogólne, długoterminowe obserwacje i używanie noża. Kolejna sprawa. Wrócę teraz, troszeczkę odbiegnę do tematu, pojadę dalej. Nieraz powtarzam, powtórzę jeszcze raz. To, że jakiś nóż ma 60 Hz z tej samej stali, to nie znaczy, że on jest gorszy od tego samego, od noża z takiej samej stali, który ma 61 Hz.
Bywają przypadki, że nawet utrata pewnie, w pewien sposób 1 czy 2 Hz w wyniku odpowiedniego odpuszczania może poprawić Wam trzymanie ostrości i ogólne właściwości tego noża. Więc tak, mówiłem nieraz, że twardość jest ważna i dalej to mówię, twardość jest ważna, ale czasami ten 1-2 Hz to jest w pewnym takim obrębie musimy się poruszać. No, ciężko będzie znaleźć stal 55 Hz trzymającą ostrość lepiej od stali 62 Hz, ale już w stalach 60 Hz możemy śmiało szukać stali lepiej trzymających ostrość niż stale, które mają 62 Hz, bo jeżeli było to wykonane w wyniku jakichś tam nieprawidłowych parametrów, czy po prostu poprzez brak odpuszczania, to też nie jest dobry sposób na oszczędzanie tych Hz. Dobra, na razie się wyłączę, bo skończyły mi się myśli i muszę sobie przypomnieć, co jeszcze chciałem poruszyć. No i ostatni temat, jaki chciałem poruszyć. Apel do ludzi, którzy przysyłają do mnie noże. Proszę Was, zabezpieczajcie jakoś inaczej te noże. Tylko wszystkie anioły i słowiańscy bogowie jeszcze sprawili, że jeszcze nie mieliśmy żadnego konkretnego zaginięcia paczki czy zawartości. Nie. Tak, doszła do mnie paczka. Tak. Koperta to jest za mało. Koperta to w ogóle jest niepotrzebny wydatek przy odsyłaniu noży. To nie, to karton. Lepiej kupić sztywny karton, zakleić. O, tak jak ja tutaj. Tak, wystarczy. O, kartonik, trochę taśmą, dwa kartoniki, taśmą poprzyklejać do jednego, owinąć streczem albo trochę taśmą i zwykły papier i na to naklejka. Do takiej wysyłki, wiem, tutaj nie powinienem pokazywać, nie listem. Cena między listem na poczcie, a zwykłą przesyłką taką białą, to jest naprawdę niewielka różnica. Nie żałujcie tych 3 czy 4 zł więcej na to, żeby odesłać to jak należy. Odejdzie koperta, złotówka pewnie za kopertę czy coś i się okaże, że prawie jest ta sama wysyłka. Twarde kartony, zakleić. Raz w ogóle przyszedł do mnie nóż, gdzie tak kawałek normalnie jak z stali wystawało, o tak, bo poczta tu nakleiła, że przesyłka uszkodzona i całe szczęście się ilość noży zgadzała. Całe szczęście. Nie, to lata, oni to rzucają, to się przebije. To już tak w miarę, ale to jeżeli było tak w tej kopercie, to ja bym jeszcze tą kopertę można tak zawinąć na pół, jeszcze tak, o tak, i zakleić tu taśmą i też przyjmą na poczcie, nie będą na to patrzeć, przyjmą, w takiej kopercie jako list nawet. I to jeszcze kurde, nieubezpieczone, nie nic, ja pierdzielę, no chłopaki, tak się nie robi, zaginie kiedyś nóż, będzie tragedia, będziemy się kurde kłócić o to, kto zgubił nóż. Dobra, kończę, bo wczoraj hartowanie było i za dużo mi nie poszło, nie tak. Znaczy w sumie nie za dużo, jeden mi się skrzywił ogólnie, a jeden mi się tak pofalował, a jeszcze w trzech chciałem 62 Hz, wyszło 60 i jestem trochę poirytowany, nie lubię hartowania. Żegnam Was i jakby co to walcie do mnie, nie lubię hartowania, ale będę hartował, będę. Wszystko jest w linku pod opisane, ceny, jak się skontaktować normalnie, walcie, na razie.